Szanowni Państwo, 14 września bieżącego roku przypada 78. rocznica wkroczenia wojsk sowieckich i Ludowego Wojska Polskiego na warszawską Pragę. Gdy po drugiej stronie Wisły rozgrywał się dramat powstania, na Pradze NKWD przy wsparciu UB rozpoczęło planową eksterminację polskich patriotów. 14 września wspominamy więc tych wszystkich, którzy zostali zamordowani i zadręczeni w praskich katowniach w latach 1944-54. Z tej okazji Izba Pamięci Strzelecka 8 przygotowała dla Państwa wykład pod tytułem Szósty Obwód Praga AK w Powstaniu Warszawskim. Wykład wygłosi pan Radosław Stróżyk, historyk, archiwista, badacz dziejów konspiracji niepodległościowej w Warszawie w okresie II wojny światowej, którego witam bardzo serdecznie i oddaję głos. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie, w trakcie którego postaram się przybliżyć historię VI Obwodu Praga w Powstaniu Warszawskim. Formalnie VI Obwód Praga, obejmujący teren całej prawobrzeżnej Warszawy, rozpoczął działalność w strukturach Służby Zwycięstwa Polski na przełomie lutego i marca 1940 roku. Zatwierdzony został w tym czasie na stanowisku jego pierwszego komendanta, podpułkownik Konrad Jan Szramka, i skompletowany przez niego sztab, który nadzorował formowanie pierwszych oddziałów, prowadzenie zorganizowanej działalności wywiadowczej, propagandowej, czy też zabezpieczenia sprzętu uzbrojenia. Na przełomie maja i czerwca 1940 roku struktura stworzona przez podpułkownika Szramkę została przejęta przez ZWZ, a w lutym 1940 roku stała się częścią Armii Krajowej. Kolejne zmiany organizacyjne nie wpłynęły na zasadniczą zmianę zadania, dla którego VI Obwód został utworzony. Głównym zadaniem oddziałów bojowych pierwszego rzutu było opanowanie prawobrzeżnej Warszawy w ramach Powstania Powszechnego, które miało zostać rozpoczęte nocą bądź też nad ranem w obliczu klęski wojsk niemieckich znajdujących się na odległych frontach. Pierwsze wytyczne dotyczące tej kwestii znalazły się w okólniku szefa sztabu Okręgu Warszawa-Miasto Służby Zwycięstwa Polski, podówczas jeszcze podpułkownika Jana Rzepeckiego-Krawczyka z lutego 1940 roku. Prawdopodobnie pierwszy plan opanowania terenu prawobrzeżnej Warszawy został opracowany przez sztab VI Obwodu dość szybko, bo w przeciągu zaledwie kilku tygodni od jego utworzenia na wiosnę 1940 roku i związane były z kroczeniem II wojny światowej w nową fazę zapoczątkowaną atakiem Niemiec na kraje Beneluxu, następnie Francję. Myślą przewodnią przygotowanego planu była działalność na ewentualność klęski wojsk niemieckich. Zgodnie z przyjętą koncepcją zamierzono prawdopodobnie odizolować cały obwód poprzez zablokowanie głównych dróg dojazdowych i mostów w celu uniemożliwienia przybycia odcieczy z jednoczesnym natarciem na obiekty zajmowane przez nieprzyjaciela. Plany powyższe wobec błyskawicznej kampanii wojsk niemieckich na zachodzie Europy nie zostały jednak zrealizowane. Dalsze prace koncepcyjne były prowadzone zgodnie z wydanym przez Komendę Główną ZWZ rozkazem organizacyjnym nr 3 z 6 września 1940 roku oraz planem Powstania Powszechnego, który jako raport operacyjny nr 54 przekazany został 5 lutego 1941 roku pocztą kurierską do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Na podstawie zawartych w rozkazach wytycznych Sztab VI Obwodu dokonał wyboru obiektów stałych, które miały stać się celami ataku. Następnie, po określeniu celów i dokonaniu ich oceny taktycznej, przystąpił do opracowania planu działania, w którym myślą przewodnią było zastosowanie manewru obejścia połączonego z zaskoczeniem. Finalnym etapem prac nad planem działania było ułożenie rozkazów bojowych opanowania poszczególnych przedmiotów walki dla poszczególnych oddziałów. I pod koniec 1941 roku VI Obwód miał sklasyfikowanych co najmniej 28 obiektów wojskowych i szereg ułożonych rozkazów bojowych dla poszczególnych zgrupowań i plutonów dotyczących opanowania powierzonych im obiektów stałych składa się na główną część całościowego planu opanowania prawobrzeżnej Warszawy. W celu lepszego przygotowania do walki, a po jej rozpoczęciu dogodniejszego dowodzenia, Komenda VI Obwodu jesienią 1941 roku podzieliła teren dzielnicy na 5 odcinków taktycznych do użytku wewnętrznego nazwanych rejonami oraz dokonała obsady ich komendantów.
Aktualizacja planu taktycznego 6 obwodu nastąpiła latem 1943 roku i związana była z wdrażaniem nowych koncepcji walki zawartych w drugim planie wystąpienia zbrojnego wysłany do Sztabu Naczelnego Wodza jako raport operacyjny numer 154 na 3-8 września 1942 roku. Komendant 6 obwodu dokonał m.in. ponownego podziału zadań bojowych pomiędzy scalonymi oddziałami, a także przekazał część obiektów o mniejszym znaczeniu do Wojskowej Służby Ochrony Powstania. Wzmocnione zostały także siły do zdobycia obiektów mające decydujące znaczenie w planowanej walce, zwłaszcza koszar przy ulicy 11 listopada. W następstwie otrzymanych rozkazów od jesieni 1943 roku w komendach rejonów i podległych im oddziałach bojowych trwał proces ponownego rozpracowania taktycznego poszczególnych obiektów oraz układania rozkazów bojowych. Przygotowania do opanowania prawobrzeżnej Warszawy nie zostały przerwane także po wprowadzeniu rozkazu nr 1300 na 3 z 20 listopada 1943 roku, czyli znanego rozkazu do operacji Burza. Przeciwnie, w 6 obwodzie nastąpiła ich intensyfikacja. Jego dowódca, podpułkownik Rylski, jesienią 1943 roku zdecydował przekazać dalszą część zadań służbom pomocniczym, czyli Wojskowej Służbie Ochrony Powstania i Wojskowej Służbie Kobiet. Na początku 1944 roku sztab 6 obwodu, działając zapewne z rozkazu Komendy Okręgu Warszawa, przystąpił także do ponownego opracowania planów opanowania mostów na Wiśle w prawobrzeżnej części Warszawy. Komendant 6 obwodu zapewne w porozumieniu z dowódcą 5 rejonu majorem Zygmuntem Bobrowskim zdecydował, że dotychczasowe siły mające za zadanie zdobycie przyczółków mostów prawobrzeżnej Warszawy, to jest pododdziały z Batalionu Saperów Praskich, wzmocnione zostaną plutonami piechoty z nowo sformułowanego zgrupowania podporucznika Marcina Fijałkowskiego-Młota. Na tok dalszych prac nad planem opanowania terenu prawobrzeżnej Warszawy zaważyło aresztowanie podpułkownika Rylskiego w końcu lutego 1944 roku oraz przejęcie przez Niemców podczas rewizji lokalu, w którym pracował, znajdującej się przy nim dokumentacji, m.in. rozkazu bojowego 6 obwodu. Nowo mianowany komendant podpułkownik Antoni Żurowski doskonale orientował się w rozmiarze wpadki i niezwłocznie wydał polecenie przepracowania planu w poszczególnych rejonach. Największa zmiana zaszła w 4 rejonie Michałów i dotyczyła opanowania koszar przy ulicy 11 listopada. Wyznaczony na dowódcę ogniska walki złożonego z przedmiotów wchodzący w skład kompleksu major Czesław Kuchciński-Smok, zastępca komendanta 4 rejonu, opracował nowy plan działania dla większości sił tego odcinka, który znalazł swój wyraz w postaci rozkazu bojowego. Przy jego układaniu na pewno brał udział komendant 4 rejonu podpułkownik Henryk Bełdycki, a jego założenia musiały być konsultowane i zatwierdzone przez samego podpułkownika Żurowskiego. Do rozkazu dołączony został wyciąg z podziałem zadań dla poszczególnych oddziałów na czas powstania oraz szkic poglądowy. Każde ze zgrupowań wymienionych w rozkazie otrzymało opracowany na jego podstawie rozkaz bojowy ze szczegółowymi zadaniami do wykonania. Największa zmiana w stosunku do dotychczasowego planu polegała na wyznaczeniu nowej podstawy do natarcia, która miała znajdować się na cmentarzu żydowskim, i z tej właśnie podstawy poszczególne plutony wyruszyć miały do ataku najpierw na nasyp kolejowy, a później na poszczególne przedmioty znajdujące się czy wchodzące w skład kompleksu koszar przy ulicy 11 listopada. Zmiana planu działania nastąpiła także w 5 rejonie Praga Centralna. W związku z utworzeniem 3 grup bojowych w sile mniej więcej batalionu, wiosną 1944 roku jego dowódca major Ludwik Bobrowski dokonał nowego podziału podległego mu terenu na odcinki dla każdej z grup i przydzielił poszczególnym zgrupowaniom bojowym nowe zadania. Następnie wraz ze swoim sztabem i dowódcami grup ułożył nowy rozkaz bojowy dla jego odcinka taktycznego. Do rozkazu dołączono w formie wyciągu wykaz kryptonimów zdobywanych przedmiotów oraz uszykowanie poszczególnych oddziałów. Dla każdego z przedmiotów walki ułożono oddzielny rozkaz bojowy, a także wykonany został szkic przeprowadzenia natarcia. I za obiekty mające decydujące znaczenie dla przyszłej walki uznano zwłaszcza gmach Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej przy ulicy Targowej, który zamierzano, jak widzimy na podstawie załączonego szkicu, zdobyć przez jednoczesne uderzenie poszczególnych drużyn zgrupowania 1653 dowodzonego przez podporucznika Feliksa Matuszkiewicza Turka najpierw na budynki zlokalizowane w tylnej części kompleksu. Po ich opanowaniu
Drużyny koncentrycznie miały uderzyć, zdobyć budynki znajdujące się w przedniej części gmachu z znajdującą się tam wartownią. Wartownia umiejscowiona była w budynku, który jest oznaczony numerem 1. Pluton dodatkowo, jeden z plutonów zgrupowania oznaczony kryptonimem 1656 prowadzić miał silne wiązanie ogniowe od ulicy Targowej i Wileńskiej. Na zaznaczonej planszy te silne wiązanie ogniowe, o którym wspominałem, zaznaczone zostało linią przerywaną. Drugim obiektem o kluczowym znaczeniu był dworzec wschodni wraz z barakami umiejscowymi od strony ulicy Lubelskiej. Atak zamierzono przeprowadzić przez dwa zgrupowania wchodzące w skład grupy pierwszej, z jednej strony od ulicy Kijowskiej i z drugiej strony jednocześnie od strony ulicy Lubelskiej. Pod koniec lipca 1944 roku baraki zostały spalone przez Niemców i w tym momencie drugie ze zgrupowań wyznaczone zostało do wsparcia bezpośredniego ataku na obiekty kolejowe przy ulicy Kijowskiej. I trzecim ważnym obiektem, który zamierzano opanować, była kamienica Juliusza Nagórskiego znajdująca się przy ulicy Targowej 15. Do jego zdobycia, tego obiektu, wyznaczony został pluton 1665, który miał wedrzeć się do budynku przez okna parteru od strony linii kolejowej. Jedna drużyna miała dodatkowo wiązać siły niemieckie ogniem od strony ulicy Targowej. I prace koncepcyjne trwały także w pozostałych rejonach. Świadczą o tym zachowane rozkazy bojowe z połowy czerwca 1944 roku opanowania części obiektów w drugim rejonie Targówek. Jednym z nich był budynek Szkoły Powszechnej przy ulicy Otwockiej, które opanować miało zgrupowanie porucznika Juliusza Nowickiego Dęba. Tutaj na załączonej planszy widzimy przykład właśnie rozkazu bojowego z odręcznymi notatkami komendanta drugiego rejonu, kapitana Apoloniusza Korejwo Karo. I też widzimy rzut przyziemia, który służył jako, powiedzmy sobie, pomoc do ewentualnego opracowania zarówno planu, jak i jego późniejszego zdobycia. I prace nad planem opanowania prawobrzeżnej Warszawy trwały nieprzerwanie aż do końca lipca 1944 roku. Sztab 6. Obwodu wraz z dowódcami poszczególnych odcinków starał się opracować jak najlepsze plany natarcia na poszczególne obiekty, które mogły dać polskim żołnierzom szansę powodzenia. I po ogłoszeniu stanu czujności do powstania z datą 25 lipca 1944 roku komendant okręgu, pułkownik Antoni Chruściel, podpisał dwuczęściowy rozkaz operacyjny określający ogólne założenia walki dla poszczególnych obwodów. Głównym zamiarem przyjętej taktyki we wszystkich obwodach było w natarciu przez zaskoczenie uderzyć równocześnie na wszystkie istotnie ważne przedmioty oraz wykorzystując obwodową linię kolejową stworzyć przez urządzenia techniczne na przejazdach utrudnienia dla ewentualnych ruchów nieprzyjaciela na wewnątrz względnie do wewnątrz. To jądro stolicy miało być oczyszczone możliwie szybko i stworzyć sobie przez to miano swobodę działania w walce o miasto. I siły 6. obwodu miały za zadanie równocześnie uderzyć na oznaczone kryptonimami 50 przedmiotów walki. Równocześnie wydzielone pododdziały miały wykonać obronę zgodnie z rozkazem szczególnym oraz przygotować obronnie wschodnie wyloty mostów na Wiśle przy technicznej pomocy saperów. Oddziały bojowe obsadzić miały w obwodzie barykady wykonane centralnie i przez dzielnicę, opanować i zabezpieczyć środki przeprawowe na Wiśle oraz być gotowym do obrony Pragi od wschodu. Rozkazem objęte zostały także kwestie związane z zabezpieczeniem planu walki przez wydzielone w tym celu służby. I komenda okręgu zakładała, że bój o miasto zakończył się w przeciągu 3-4 dni. W tym czasie kwatermistrz 6. obwodu, kapitan Stanisław Łasiewicz w dziale służby intendentury, miał za zadanie zapewnić całkowite wyżywienie oddziałów zapasów własnych lub zarezerwowanych. Żołnierze przystąpić mieli do walki powstańcze we własnym ubraniu, założoną biało-czerwoną opaską na ramieniu oraz z bronią dotychczas znajdującą się w ich posiadaniu. Nie wiadomo dokładnie, kiedy te rozkazy, o których wspomniałem, dotarły do podpułkownika Żurowskiego. Nie jest jednak wykluczone, że nastąpiło to już następnego dnia, to jest 26 lipca, wraz z wytycznymi dotyczącymi wprowadzenia stanu czujności. W tym samym czasie sztab 6. obwodu, zgodnie z poleceniem sztabu okręgu Warszawa, odesłał do niego meldunek o jego liczebności i siły 6. obwodu, zgodnie z raportem sporządzonym na polecenie pułkownika Chruściela, 25 lipca liczyły 7464 żołnierzy. Komendant 6. obwodu dysponował własnym sztabem, którego szefem był major Kazimierz Lichodziejewski, posługujący się pseudonimem Tara.
stanowiska kierowników poszczególnych referatów zajmowali referatu pierwszego organizacyjnego kapitan Konstanty Pędzikiewicz Lech, referatu drugiego wywiadowczego porucznik Edward Tomaszewski Anioł. Kwatermistrzem był, jak wspomniałem, kapitan Ułasiewicz i w dziale kwatermistrzowskim stanowisko naczelnego lekarza objął kapitan Stanisław Ropek-Miecio i jeszcze dodatkowo oficerem broni był kapitan Goerich posługujący się pseudonimem Mazur i dodatkowo w sztabie znajdował się jeszcze referent łączności, które to stanowisko zajmował podporucznik Wiktor Urban posługujący się pseudonimem Gromicz bądź też Aparat i przy sztabie działała również komórka Biura Informacji i Propagandy, którą kierował nieznany nam z nazwiska i z imienia żołnierz posługujący się pseudonimem Alfa. Stanowiska komendantów rejonów, czyli poszczególnych odcinków taktycznych, zajmowali następujący oficerowie. W pierwszym rejonie Brudno-Pelcowizna był to kapitan Zygmunt Pawlik, w drugim rejonie był kapitan Apoloniusz Korejwo, w trzecim major Tadeusz Schollenberger, w czwartym rejonie podpułkownik Henryk Bełdycki i w piątym rejonie, jak już wspomniałem, major Zygmunt Bobrowski. Oficerowie ci również wchodzili w skład ścisłego sztabu 6. obwodu. Jak już zaznaczyłem, siły 6. obwodu liczyły 7464 żołnierzy. Sformowanych było według raportu 95 pełnych plutonów i 8 szkieletowych, które były przydzielone do poszczególnych odcinków taktycznych. Najliczniejszą obsadę posiadał 5. rejon, który liczył około 2,5 tysiąca żołnierzy. Drugim pod względem liczebności był 4. rejon Michałów. Nieznacznie zapewne ustępował mu także 3. rejon i zbliżone stany posiadał prawdopodobnie także 2. rejon Targówek. Najmniejszymi siłami dysponowała komenda 1. rejonu Brudno-Pelcowizna. Komendant 6. rejonu posiadał również własne oddziały dyspozycyjne. Należała do nich na pewno kompania ochrony sztabu dowodzona przez oficera ewidencyjnego obwodu porucznika Lecha. W jej skład wchodził pluton 618 utworzony z harcerzy z chówca bojowy szkół Praga Brudno, który nominalnym dowódcą był komendant bloku Bazylika podporucznik Jerzy Jaczewski, z faktycznym zaś kapral podchorąży Leon Skurzewski. Pluton ten liczył w 6 drużynach ponad 40 harcerzy. W skład kompanii ochrony sztabu wchodził także prawdopodobnie pluton 616 dowodzony przez starszego sierżanta Józefa Janickiego, sformowany z części żołnierzy grupy kaprala Michała Zabulskiego Lota i oddziału chorążego Andrzeja, liczący także około 60 żołnierzy. W dyspozycji sztabu znajdował się także pluton 617 plutonowego Franciszka Kuczewskiego Synka, liczący około 55 żołnierzy, który na czas powstania otrzymał dodatkowe zadanie. Zadaniem tym było obsługa ewentualnych zrzutowisk z samolotami, czy z ładunkami, które miały być zrzucone przez wojska sojusznicze. Sztab 6. obwodu dysponował także dowodzoną przez podporucznika Bronisława Ostrowskiego elektryka kompanią dywersji bojowej, liczącą 70 żołnierzy. Przy sztabie 6. obwodu sformowana została także kompania saperów, dowodzona przez porucznika Witolda Ileckiego Witka, licząca 50 żołnierzy. Własny oddział dyspozycyjny w siele plutonu liczącego 27 żołnierzy posiadał także referent wywiadu 6. obwodu porucznik Anioł. Przy sztabie funkcjonował także prawdopodobnie sformowany jesienią 1943 roku pluton żandarmerii oznaczony kryptonimem 619. Dodatkowo w 6. obwodzie funkcjonowało około 16 plutonów Wojskowej Służby Ochrony Powstania, w których zgrupowanych było w sumie około 620 żołnierzy. W całym obwodzie służyło także około 380 kobiet. Ponadto doliczyć należy około 200 młodszych harcerzy, 4 chówców Zawiszy, przeznaczonych do służby pomocniczej. Dodatkowo siły 6. obwodu wzmocnione zostały przydzielonym z okręgu batalionem saperów, tak zwanym batalionem Chwackiego. Dodatkowo zadania obsługi łączności między komendantem obwodu a podległymi mu rejonami powierzone zostało harcerskiemu plutonowi łączności dowodzonego przez kaprala podchorążego Michała Jabłońskiego Zygmunta, faktycznie zaś przez plutonowego Stanisława Letkowskiego Wilka, który liczył w 4 drużynach ponad 70 harcerzy. Łączność na szczeblu okręgu, to jest pomiędzy komendantem okręgu, zapewnić miała kompania łączności w sile około 128 żołnierzy.
W oddziałach dyspozycyjnych 6 WODO znajdowało się tym samym w sumie około 500 żołnierzy, przeważnie specjalistów z różnych dziedzin wojskowych. Były to oddziały dobrze zorganizowane i wyszkolone, dysponujące także przeważnie własnym uzbrojeniem. I w sumie komenda 6 WODO pod koniec lipca 1944 roku dysponowała w sumie ponad 900 żołnierzami wywodzącymi się głównie ze środowiska robotniczego. I zasadniczy wpływ na wartość bojową 6 WODO miał przede wszystkim stan i stopień nasycenia oddziałów bojowych technicznymi środkami walki. Tak jak wspomniałem, do powstańczej walki poszczególne plutony przystąpić miały z własnym uzbrojeniem, które pochodziło z zapasów konspiracyjnych. Przez cały okres konspiracji starano się je wyposażyć do walki w możliwie jak najlepszy sposób. Broń pochodziła z kilku źródeł. Z zapasów ukrytych we wrześniu 1939 roku, z akcji rozbrojeniowych oraz zakupów od żołnierzy niemieckich. Dodać należy, że w plutonie, jednym z plutonów 3 rejonu Grochów z inicjatywy jego dowódcy podporucznika Romana Sitkowskiego Wiktora uruchomiona została także produkcja pistoletów maszynowych Sten. Jak jest szacowane przez samego kierownika produkcji, zostało wyprodukowanych ponad 200 karabinów maszynowych, z czego około 86 pozostało na stanie plutonu. Tym samym był to jeden z najlepiej uzbrojonych plutonów nie tylko w okręgu, nie tylko powiedzmy sobie w obwodzie praskim, ale w całym okręgu warszawskim. Jednak mimo długotrwałych przygotowań pod koniec lipca 1944 roku stany broni większości oddziałów, poza tym plutonem, o którym wspomniałem, były jednak stosunkowo niskie. Jednym z lepiej uzbrojonych odcinków taktycznych był 5 rejon Praga. Na stanie oddziałów podległych majorowi Ludwikowi znajdowały się m.in. 3 CKM-y, to jest wszystkie, jakimi dysponował 6 OW, 2 RKM-y i 33 karabiny. Zdecydowanie gorzej przedstawia się stan uzbrojenia 4 rejonu. Jego oddziały dysponowały prawdopodobnie jedynie 2 RKM-ami, kilkoma sztukami broni długiej oraz krótkiej oraz granatami mającymi stanowić ich główną broń. Poszczególne plutony posiadały także na swoim wyposażeniu butelki zapalające. Na stanie 3 rejonu znajdowało się dodatkowo poza karabinami maszynowymi, o których wspomniałem, także 5 RKM-ów, 2 granatniki, ponad 100 karabinów, ponad 45 pistoletów oraz ponad 4000 granatów ręcznych, przeważnie własnej produkcji oraz, jak wiemy z zachowanych raportów, także około 500 butelek zapalających. Tym samym posiadany stan czynił siły 3 rejonu najlepiej uzbrojonym odcinkiem taktycznym w całym 6 obwodzie. Drugi rejon dysponował działkiem przeciwpancernym, które zostało wykopane na placyku przy ulicy Obwodowej, niedaleko cmentarza żydowskiego, w latem 1943 roku. Dodatkowo jego żołnierze dysponowali kilkunastoma sztukami broni długiej oraz krótkiej, kilkuset granatami oraz butelkami zapalającymi. Najmniej informacji zachowało się na temat sprzętu uzbrojenia, jakim dysponowała komenda 1 rejonu. Wiemy, że w plutonie dowodzonym przez podporucznika Chełmińskiego znajdowały się 2 karabiny przeciwpancerne, dodatkowo kilkanaście sztuk broni długiej oraz krótkiej, a także kilkadziesiąt granatów ręcznych i butelek zapalających. Pozostałe pododdziały tego odcinka prawdopodobnie miały w swoich magazynach jedynie kilkanaście sztuk broni długiej i krótkiej, granaty oraz wyprodukowane we własnym zakresie butelki zapalające. Tym samym oddziały 6 obwodu miały na wyposażeniu 31 lipca w sumie jedno działko przeciwpancerne z 85 nabojami, 2 granatniki, 3 CKM-y, około 10 RKM-ów, 2 karabiny przeciwpancerne, 3 pistolety maszynowe, 86 pistoletów maszynowych Sten, o których wspomniałem, około 175 karabinów oraz ponad 300 pistoletów różnego gatunku oraz około 550 granatów różnego typu oraz kilkaset butelek zapalających. Posiadana, tylko tutaj mała uwaga, że posiadana liczba broni długiej oraz granatów była jednak prawdopodobnie wyższa o kilkadziesiąt sztuk, dlatego że nie wszyscy dowódcy wykazywali chęć tutaj przyznawania się do zapasów, jakimi faktycznie dysponowali. Tym samym zaledwie około 10% powstańców było uzbrojonych w broń długą. Pozostali dysponowali jedynie bronią krótką oraz granatami, butelkami zapalającymi. Kolejnym istotnym problemem był niemal całkowity
Brak technicznych środków walki. W magazynach 6 WOD-u znajdowało się kilkanaście aparatów telefonicznych z dużą ilością kabla oraz kilkanaście łącznic, jednak komendant 6 WOD-u nie otrzymał z okręgu Warszawa obiecanego radioodbiornika o krótkim zasięgu, tym samym po rozpoczęciu powstania nie mógł utrzymywać bezpośredniej łączności radiowej z pułkownikiem Chruścielem. Takimi siłami dysponował podpułkownik Żurowski. Takie też dane zapewne przedstawił na odprawie u pułkownika Chruściela, która odbyła się prawdopodobnie w czwartek 27 lipca 1944 roku w lokalu konspiracyjnym przy ulicy Raszyńskiej. W jej trakcie ponowił rozkaz do równoczesnego uderzenia na wszystkie najważniejsze obiekty obsadzone przez nieprzyjaciela. Dodatkowo komendant 6 WOD-u został poinformowany, że jako pierwszy spotka oddziały Armii Czerwonej i wystąpi jako gospodarz Pragi. Wytycznych odnośnie dalszego działania niestety nie otrzymał, poza ogólnikową wskazówką, jak później wspominał, że sam musiał zrozumieć sytuację i się do niej dostosować. Po odprawie podpułkownik Żurowski wrócił na Pragę i zarządził dwie odprawy dla członków swojego sztabu. Prawdopodobnie następnego dnia, to jest piątek rano 28 lipca, do sztabu 6 WOD-u dotarł rozkaz o wprowadzeniu stanu pogotowia wydany przez pułkownika Chruściela. Po jego odebraniu komendant 6 obwodu wydał rozkaz alarmowy, na podstawie którego nastąpiła mobilizacja oddziałów. Koncentracja plutonów odbywała się głównie w prywatnych mieszkaniach, opuszczonych lub niedokończonych budynkach, a także w zakładach pracy lub innych budynkach użyteczności publicznej. Trwała nieprzerwanie przez cały dzień. Wiele osób nie zostało jednak poinformowanych, nie wszystkim też udało się z całą pewnością dotrzeć na miejsce zbiórki. W tym samym czasie, kiedy trwała mobilizacja oddziałów, intensywnie również pracował sztab 6 obwodu. Wiemy, że 28 lipca podpułkownik Żurowski przygotował projekt rozkazu bojowego na powierzonym mu terenie. Po odwołaniu rozkazu ostrego pogotowia większość oddziałów pozostała na swoich kwaterach. W trakcie koncentracji wyszły jednak na jaw niedociągnięcia i braki organizacyjne, głównie związane ze stanami poszczególnych oddziałów. Ujawnione zostały także trudności z łącznością, a także o bardzo niskich stanach broni. Długotrwałe wyczekiwanie poszczególnych pododdziałów, często zakwaterowanych w prymitywnych warunkach, dodatkowo niedożywionych, potęgowało złe nastroje, przyczyniło się także do rozprężenia atmosfery i samowolnego opuszczania miejsc zbiórek przez żołnierzy. Zmieniająca się sytuacja operacyjna na Przedmościu pozwalała jednak przypuszczać dowództwu 6 obwodu, że wybuch powstania był tylko kwestią godzin i należy być gotowym do natychmiastowego działania. W trakcie niedzielnej odprawy 30 lipca omówione zostały ostatnie zarządzenia Komendy Okręgu. Intensywnie pracował też cały czas aparat wywiadowczy, starający się wybadać sytuację na przedpolu. Meldunek o pojawieniu się sowieckich oddziałów pancernych przed Pragą zdecydował, że 31 lipca generał Burko-Morowski, po uzyskaniu zgody delegata rządu, podjął decyzję rozpoczęcia powstania w Warszawie. Wykonując polecenie komendanta głównego, pułkownik Chruściel jeszcze tego samego dnia w lokalu konspiracyjnym przy ulicy Filtrowej 68 o godzinie 19 podpisał rozkaz, w którym podał, że termin wystąpienia zbrojnego wyznaczony został na 1 sierpnia na godzinę 17. Na kopii skierowanej do pułkownika Żurowskiego odręcznie ołówkiem dopisał, że bardzo zależy mu na zakorkowaniu mostów. Kurierka 6 WOD-u Aniela Lange Margherita rozkaz otrzymała do przekazania o godzinie 20. Ze względu na godzinę policyjną do położonego na prawym brzegu Wisły 6 obwodu dotarła dopiero następnego dnia. Jego komendant pokwitował odbiór rozkazu o godzinie 6 rano. Po odebraniu, prawdopodobnie około godziny 6.40, rozesłał też rozkaz alarmowy z podaniem godziny W i adresem miejsca postoju komendy 6 obwodu, które znajdować się miało w rzeźni miejskiej przy ulicy Jagiellońskiej, do członków swojego sztabu z poleceniem natychmiastowego kwitowania jego odbioru. Podał także swoje miejsce postoju do godziny W, które znajdowało się w budynku przy ulicy Brukowej 26, gdzie także należało kierować tylko i wyłącznie meldunki. Zaznaczył też, że dla wszystkich podkomendych obowiązywał jego jednakowy kryptonim, którym była literka D. Nakazał zachowywać także ścisłą tajemnicę wszystkich zarządzeń i pracy na sieci konspiracyjnej. Godzina W miała być podana w dół do szczebla dowódców plutonów, także szeregowi mieli dowiedzieć się o niej w ostatniej chwili. Prosił także członków swojego ścisłego sztabu na przybycie na odprawę, która miała się odbyć w godzinach od 10 do 12 w mieszkaniu komendanta 5 rejonu przy ulicy Białostockiej.
W momencie, kiedy trwało mobilizowanie żołnierzy, na odprawie zwołanej przez podpułkownika Żurowskiego dla członków jego najbliższego sztabu omówiona została sytuacja i nakazana akcja. Komendant 6. obwodu odczytał także rozkaz wydany przez pułkownika Chruściela 1 sierpnia o godzinie 9 zatytułowany Końcowe uwagi przed godziną W do wytworzonego położenia. Z rozkazu wynikały trzy główne zadania dla 6. obwodu. Było to walka o opanowanie obiektów na terenie dzielnicy, zamknięcie dostępu do mostów oraz zamknięcie wszystkich arterii komunikacyjnych prowadzących do miasta ze wschodu. W momencie nasycenia terenu dużą liczbą bardzo dobrze uzbrojonych, regularnych jednostek Wehrmachtu zmierzających na front bądź też z niego wracających, stacjonujących w ufortyfikowanych obiektach przy braku ruchu ze strony Armii Czerwonej, zadania te nie mogły zostać w żaden sposób wykonane przez słabo uzbrojone oddziały bojowe 6. obwodu i to dodatku w środku dnia. Komendant 6. obwodu szukał w związku z powyższym jakiegoś wyjścia z tej niezmiernie trudnej sytuacji. Jedną z rozważanych opcji było prawdopodobnie, jak to się wyraził w swoich wspomnieniach, przesunięcie oddziałów własnych być może do lewobrzeżnej Warszawy, bądź też całkowicie poza miasto, na przykład do jednej z okolicznych puszcz. Opcja ta była jednak niemożliwa do wykonania w terenie całkowicie opanowanym przez Niemców, przez zwarte grupy. Jedynie pojedynczy żołnierze mogliby spróbować przedostać się przykładowo do lewobrzeżnej Warszawy, wymagałoby to jednak czasu potrzebnego na opracowanie stosownego planu i nawiązanie kontaktu z lokalnymi dowódcami. Dodatkowym problemem był transport posiadanej broni. Nie jest wykluczone, że drugą z opcji było wstrzymanie się do walki do czasu przesilenia w sytuacji operacyjnej. Wspominał o niej z jednej z relacji kapitan Józef Przenny, kapitan saperów okręgu Warszawa. O sprawie ewentualnego wstrzymania rozkazu rozpoczęcia powstania na Pradze nie wspominał niestety w żadnej z dostępnych relacji ani Antoni Żurowski, ani Antoni Chruściel. Nieznany jest również żaden dokument mogący potwierdzić jego wydanie. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć, że opcja taka faktycznie była rozważana. Pewnym jest natomiast, że po zakończonej odprawie na szczeblu komendy obwodu dowódcy poszczególnych odcinków taktycznych zarządzili odprawy swoich członków sztabów. W ich trakcie przekazano rozkaz o godzinie wybuchu powstania oraz ostatnie uwagi. Członkowie sztabu 6. obwodu prowadzili także odprawy z dowódcami poszczególnych oddziałów dyspozycyjnych. Nieprzerwanie w tym samym czasie trwała także mobilizacja oddziałów bojowych na miejscach koncentracji, po zakończeniu której przechodziły one na podstawy wyjściowe do natarcia na wyznaczone przedmioty walki. Prawdopodobnie w dniu 1 sierpnia zdołano zmobilizować około 60% żołnierzy, to jest ponad 5100 osób. Mechanizm tym samym uruchomiony przez pułkownika Chruściela działał, a jego zatrzymanie nie było sprawą łatwą. Nawet jeżeli podpułkownik Żurowski wydał rozkaz nierozpoczynania walki, jego dotarcie do większości oddziałów niestety nie było możliwe. W tym miejscu należy również pokrótce scharakteryzować wojska niemieckie, jakie stacjonowały we wschodniej części miasta. Były one rozlokowane w kilkudziesięciu umocnionych obiektach wojskowych, zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniach i domach prywatnych. Stan zabezpieczenia zajmowanych obiektów ze względu na charakter oraz przeznaczenie był zróżnicowany. Ewentualny plan obrony prawobrzeżnej Warszawy przy ich użyciu niestety nie jest znany. Ochrona obiektów przemysłowych oraz urządzeń zajętych przez Niemców stanowiły głównie jednak jednostki tyłowe, takie jak 997 Batalion Wartowniczy, czy też Batalion Bezpieczeństwa Transportu. Dodatkowo były to grupy Bandschutzu i Werschutzu, a także policjanci granatowi. Obiekty o dużym znaczeniu wojskowym obsadzone zostały przez dobrze wyszkolone i uzbrojone oddziały Wehrmachtu oraz SS. Wysoki stan i stopień uzbrojenia sił niemieckich pozwalał na zabezpieczenie ufortyfikowanych obiektów stanowiskami broni maszynowej oraz wyposażenie każdego żołnierza. Ponadto siły niemieckie dysponowały bronią przeciwlotniczą rozmieszczoną w kolonii Żerań, na Targówku, Grochowie oraz na wszystkich mostach. W kilku punktach, głównie w koszarach przy ulicy 11 listopada oraz na Głocławku i Grochowie, stacjonowały również siły pancerne. Pod koniec lipca 1944 roku, po opanowaniu paniki, rozpoczęto przygotowanie do umocnienia przyczółka Praskiego. Ewakuowane na zachód były stopniowo szpitale i magazyny. Na nowe miejsce został przeniesiony także personel Ministerstwa Transportu, który kwaterował w budynku dowództwa Okręgowej Kolei Państwowej przy ulicy Targowej. Ewakuowana została także część doborowych jednostek.
Z nastaniem godziny W, mimo braku racjonalnych podstaw prowadzenia akcji powstańczej, w obliczu znalezienia się na zapleczu frontu, a tym samym nasycenia terenu dużą liczbą wojsk niemieckich, większość dowódców wraz ze swoimi żołnierzami wykonała rozkaz i rozpoczęła walkę. Działania powstańcze na terenie Brudna rozpoczęły się zgodnie z rozkazem o godzinie 17. Komenda 1 rejonu na czas powstania jako miejsce swojego postoju zajęła opuszczony budynek szkoły przy ulicy Odrowąża. Zgrupowanie podporucznika Wąchali otrzymało zadanie opanowania magazynu sprzętu budowlanego oraz stanowisk artylerii przeciwlotniczej na Żeraniu, a następnie zabezpieczenia tych obiektów, po czym miały się wycofać na podstawę wyjściową i w tym rejonie zorganizować obronę szosy na Jabłonne. Plutony do wykonania zadania ruszyły z miejsca koncentracji w nieobsadzonej przez nieprzyjaciela niższej szkole technicznej przy ulicy Wysockiego. Po nadjechaniu od strony Żerania czołgów powstańcy wycofali się z powrotem do miejsca koncentracji. Czołgi podążyły za wycofującym się oddziałem i tworzyły ogień na szkołę. Natarcie nastąpić miało o godzinie 17.10 i brał w nim udział także motocykl z przyczepą wyposażony w broń maszynową, który zlikwidowano przy pomocy granatu. Niestety nie było żadnych możliwości unieszkodliwienia czołgów. W tych warunkach podporucznik Henryk Chełmiński zdecydował o likwidacji placówki i wycofaniu dowodzonych przez niego powstańców. Drugie zgrupowanie 1 rejonu dowodzone przez podporucznika Jerzego Korczaka-Strusa otrzymało zadanie zdobycia koszar przy ulicy Modlińskiej. W wypadku niemożliwości ich opanowania dowódca zgrupowania miał je izolować ogniowo. Niestety wobec trudności z mobilizacją dowodzonego przez niego oddziału, a także bardzo słabym uzbrojeniem, zdecydował o niepodejmowaniu ataku na koszary, a nie nawet ich izolowania. Trzecie i czwarte zgrupowanie 1 rejonu otrzymało wspólnie zadania opanowania szkoły powszechnej przy ulicy Bartniczej 3, następnie zamknięcia ulicy Białęckiej od strony Targówki, od strony Pelcowizny, a także wspierania zdobycia warsztatów kolejowych od strony ulicy Białęckiej. Po rozpoczęciu powstania jego żołnierze zgodnie z planem zdobyli, a właściwie zajęli, wolny budynek szkoły przy ulicy Bartniczej, rozbrajając przy wejściu do gmachu dwóch żołnierzy Wehrmachtu z karabinami. Wyznaczony nad dowódcą placówki podporucznik Rafał nakazał budowę barykad wokół gmachu. Po godzinie 17 powstańcy z obsady gmachu obrzucili granatami samochód osobowy nieprzyjaciela, który uszkodzony dojechał do ulicy Pobożańskiej, gdzie się zatrzymał, a znajdujący się w nim żołnierze Wehrmachtu uciekli. Samochód ten został następnie zajęty przez powstańców. Zgrupowanie podporucznika Feliksa Robaczkiewicza-Kujawiaka miało uderzyć od strony Wisły i opanować warsztaty kolejowe przy ulicy Oliwskiej oraz zablokować komunikację kolejową na Modlin. Powstańcy, którzy przystąpili do szturmu od strony Wisły, zostali zatrzymani przez ogień trzech CKM-ów z wież z warsztatów, a także ogień boczny z rejonu wiaduktu od ulicy Modlińskiej. Z powodu braku broni maszynowej pododdziały zmuszone były do wycofania się ze stratami. 15 zabitych i 9 rannych. Celem opanowania portierni warsztatów przy ulicy Białęckiej wyruszył także patrol pod dowództwem podchorążego Henryka Chruścickiego-Bomby, który rozbroił dwóch band szuców, zdobył dwa karabiny i jeden pistolet maszynowy, po czym wycofał się z warsztatów. Na terenie warsztatów działał także pluton dowodzony przez podporucznika Franciszka Wojciechowskiego-Piasta. Do walki o opanowanie warsztatów kolejowych włączył się także pluton saperów Okręgu Warszawa, dowodzony przez podporucznika Franciszka Potykę, mający zadanie zniszczenia wiaduktu kolejowego na ulicy Modlińskiej na wysokości warsztatów kolejowych. Słysząc odgłosy strzałów na terenie warsztatów, dowódca plutonu zdecydował się wesprzeć natarcie powstańców. Po walce zmuszeni zostali jednak do wycofania się z terenu warsztatów, a następnie zalegli na łące koło Śliwic. Po dostaniu się pod ogień z karabinów działek i ciężkich karabinów maszynowych, powstańcy ewakuowali się dopiero pod osłoną nocy. Poległo 8 saperów, a kolejnych 8 zostało rannych. Tym samym jedynym obiektem na terenie Brudna, który zdołano opanować, a tak naprawdę obsadzić, gdyż nie był zajęty przez większe siły nieprzyjaciela, był budynek szkoły przy ulicy Białęckiej. Zdając sobie sprawę z wagi zajętego obiektu, niezwłocznie przystąpiono do jego umacniania. Powstańcy posiadający broń zajęli stanowiska ogniowe w domu nauczyciela oraz w oknach pierwszego i drugiego piętra w budynku szkolnym od strony ulicy Bartniczej. Naprzeciwko domu nauczyciela, w poprzek ulicy Białęckiej, zbudowana została także barykada.
Nieprzyjaciel, prawdopodobnie z powodu braku rozeznania w sile powstańców, nie zdecydował się w ciągu nocy zaatakować zajętej przez nich placówki. Około godziny drugiej w nocy pod budynek zajechał jedynie samochód pancerny prowadzący zapewne rozpoznanie, który ostrzelał obiekt z broni maszynowej. Do natarcia Niemcy przystąpili dopiero nad ranem 2 sierpnia. O godzinie 7 pod polską placówkę podjechały 3 czołgi, które ostrzelały budynek i częściowo go uszkodziły. Po obrzuceniu ich przez powstańców butelkami z benzyną i granatami, Niemcy nie zdecydowali się na kontynuowanie ataku i odjechali. W trakcie walki polskie oddziały zdobyły biorący udział w ataku wraz z czołgami samochód osobowy. W obliczu braku oznak rozwijania się akcji powstańczych w północnej części prawobrzeżnej Warszawy 2 sierpnia o godzinie 14.30 zastępca dowódcy odcinka kapitan Stanisław Szczechura Wiktor podjął decyzję przerwania walki i opuszczenia przez powstańców zajmowanej placówki. Zgodnie z jego rozkazem oddziały bojowe zakończyły działania ofensywne i przeszły do ponownej konspiracji. Komenda 2 rejonu Targówek dysponowała na czas powstania 4 zgrupowaniami. Swoją kwaterę wyznaczyła w domu na rogu ulicy Łomżyńskiej i Jadowskiej. Zgodnie z rozkazem o godzinie 17 ich podkomendni przystąpili do wykonywania powierzonych im zadań. Pluton Antka ze zgrupowania porucznika Kata zajął nieobsadzony przez większe siły budynek szkoły powszechnej przy ulicy Oszmiańskiej, 14 Komisariat Policji oraz pobliską fabrykę broni. Niepowodzenie zakończyła się natomiast próba likwidacji placówek niemieckich w posesji przy ulicy Bożymowskiej, w ogrodach Nowickiego oraz folwarku Hipszówka przy ulicy Trockiej, stanowiących ubezpieczenie baterii przeciwlotniczej przez żołnierzy plutonu Leliwy. W walce zginął zastępca dowódcy zgrupowania podporucznik Józef Korzuchowski-Dzik. Do akcji nie ruszył pluton podporucznika Niebory, mający zadanie zdobycia budynku zarządu cmentarza Brudno. Zadania nie wykonał także pluton 667, który wobec silnego ognia z rejonu szkoły przy ulicy Stojanowskiej dla uniknięcia strat około 17.40 wycofał się z ludźmi z podstawy wyjściowej. Drugi pluton zgrupowania 666 pozostał na terenie Michałowa. Natarcie drugiego zgrupowania drugiego rejonu dowodzonego przez porucznika Dęba, mającego za zadanie opanować wiadukt kolejowy na ulicą Radzymińską, załamało się w ogniu broni maszynowej nieprzyjaciela z wiaduktu kolejowego i strzelców wyborowych, zajmujących stanowiska ogniowe na wale. Mający wspierać natarcie pluton saperów w trakcie przemarszu został ostrzelany na utracie i w nocy wycofał z powrotem na Grochów. Tymczasem po zapadnięciu zmroku dwa uzbrojone oddziały z jego zgrupowania, liczące po około 20 żołnierzy, nagłym atakiem poprzedzonym ogniem posiadanej broni opanowały wiadukt bez strat własnych. Nieprzyjaciel wycofał się w kierunku tartaku oraz dworca wschodniego, prawdopodobnie również bez strat. Z powodu braku materiałów wybuchowych niestety nie dokonano zniszczenia wiaduktu. Rozkręcono jedynie szyny, uszkodzono urządzenia kolejowe oraz spalono budynki stacyjne. Zablokowany został tym samym całkowicie ruch kołowy i pieszy wzdłuż ulicy Radzymińskiej. Ponadto uszkodzono granatem i butelką zapalającą jeden pojazd ciężarowy nieprzyjaciela, raniąc 2 jego żołnierzy. Przeprowadzone 2 sierpnia przez nieprzyjaciela natarcie z terenu tartaku i wzdłuż torów kolejowych od dworca wschodniego, wsparte bronią maszynową, zmusiło obsadę powstańczą do wycofania się w rejon Szmulowizny. Straty własne zgrupowania wyniosły około 5 poległych i kilku rannych. Z nastaniem godziny W do ataku na gmach szkoły przy ulicy Mieszka I wyruszyły także plutony 4 zgrupowania 2 rejonu dowodzone przez porucznika Stanisława Gęsińskiego Józefa. Natarcie niestety załamało się pod ognie pociągu pancernego, który nadjechał od strony Zielonki i zajął pozycję za szkołą, oraz ognia artyleryjskiego od strony kanału Brudnowskiego. Powstańcy wycofali się do pozycji wyjściowych, na które wyszło ze szkoły kontratarcie nieprzyjaciela. Niemcy doszli jednak tylko do pobliskiego kościoła i po godzinnej walce wycofali do zajmowanego dotychczas obiektu. O zmroku na skutek silnego ognia z pociągu pancernego i baterii artylerii jego zgrupowanie zajęło pozycje obronne. Następnego dnia, to jest 2 sierpnia, pod naporem nacierającej kompanii policji oraz nierozpoznanego oddziału ze strony kanału Brudnowskiego, oddział wycofał się na Szmulowiznę, gdzie przeszedł do ponownej konspiracji.
Tym samym siły drugiego rejonu nie wykonały większości z powierzonych im zadań. Przyczyniła się do tego z jednej strony niepełna mobilizacja oddziałów oraz ich słabe uzbrojenie, z drugiej zaś ogromna przewaga nieprzyjaciela. W trakcie akcji poległo co najmniej 12 powstańców, zaś około 33 zostało rannych, w tym kilku ciężko. Powstańcy z drugiego rejonu odnieśli jednak pewne sukcesy. Pododdziały zgrupowania porucznika Kata obsadziły południową część targówka mieszkaniowego, gdzie oczekiwali na dalsze rozkazy. Komenda trzeciego rejonu dowodzonego przez majora Tadeusza Schollenbergera kwaterowała w domu przy ulicy Zagójskiej. Z nastaniem godziny W oddziały trzeciego rejonu przystąpiły w większości do wykonywania powierzonych im zadań zgodnie z planem ułożonym pod koniec lipca 1944 roku. Pluton podporucznika Ludwika Błaszczyńskiego, mający zdobyć stanowiska artylerii przeciwlotniczej zlokalizowanej w okolicach ówczesnej ulicy generała Żymirskiego i Alei Waszyngtona, poruszenie do natarcia został ostrzelany i ze stratą dwóch żołnierzy wycofał się na podstawę wyjściowe. Drugi z plutonów, dowodzony przez podporucznika Wacława Rakoczego, mający wziąć udział w ataku przy zajmowaniu pozycji wyjściowych do natarcia, został zaskoczony ogniem z tyłu z działek przeciwlotniczych na umiejscowionych na dwóch półgłosienicowych samochodach opancerzonych. Po wywiązaniu się strzelanini powstańcy otrzymali również ogień z przodu z broni maszynowej znajdującej się na atakowanych pozycjach. Do ataku na stanowiska artylerii przeciwlotniczej o zmroku wyruszył także oddział złożony z 18 żołnierzy wydzielonych ze zgrupowania 5 rejonu. Podejmowane przez nich dwukrotnie próby natarcia okazały się jednak bezskuteczne. Niemcy oświetlali cały teren, także powstańcy nawet nie mogli się do nich zbliżyć. Powodzeniem zakończyło się natomiast zdobycie przez pluton, jeden z plutonów ze zgrupowania 678 szkoły przy ulicy Siennickiej, w którym znajdował się wcześniej szpital Wehrmachtu. Pododdziały drugiego zgrupowania dowodzone przez podporucznika Jerzego Hołocińskiego zgodnie z planem z końca lipca 1944 roku rozlokowane zostały w okolicach Placu Szembeka. Po wybuchu Powstania Warszawskiego wobec braku oznak natarcia Armii Czerwonej opuściły stanowiska i powróciły na miejsce wyczekiwania. Główne siły zgrupowania dowodzonego przez podporucznika Mieczysława Szyszko-Sambora po wybuchu godziny W przystąpiły do opanowania stacji rozrządowej Grochów. Natarcie na Po wprowadzeniu do walki przez nieprzyjaciela broni pancernej załamało się. Powstańcy zdołali jedynie w kilku miejscach uszkodzić tory kolejowe na linii Warszawa-Otwock, po czym wycofali się na podstawy wyjściowe. Niepowodzeniem zakończyła się także próba zdobycia szkoły przy ulicy Kordeckiego. Dowódca czwartego zgrupowania podporucznik Marian Rudnicki, mający za zadanie opanować zamienione na niemieckie koszary budynek szkoły przy ulicy Boremlowskiej, po rozpoczęciu walki wobec słabego uzbrojenia i przewagi nieprzyjaciela, nie zdecydował się na podejmowanie walki. Pewne sukcesy osiągnęły natomiast oddziały Wojskowej Służby Ochrony Powstania. Obsadzone zostały przez jego żołnierzy jako pracowników polskie zakłady optyczne Perun, Perkur oraz Rygawar. Komendant czwartego rejonu na dzień 1 sierpnia dysponował 6 zgrupowaniami. Swoją kwaterę umieścił w budynku szkoły przy ulicy Kowalskiej. Mobilizacja i przejście oddziałów na podstawy wyjściowe w rejonie ulic Świętego Wincentego, Oszmiańskiej, Praskiej i Biruty nie przebiegało niestety bezproblemowo. Nie do wszystkich dowódców, zapewne głównie niższego szczebla, rozkaz alarmowy dotarł wystarczająco wcześnie. W trakcie przemarszu skoncentrowanego w składzie drewna przy ulicy Ząbkowskiej i Markowskiej zgrupowania podporucznika Michała Łazarskiego niespodziewanie pojawił się patrol nieprzyjaciela, wiązała się strzelanina. W jej trakcie śmiertelnie ranny został w bramie podporucznik Biebrza. Zgodnie z rozkazami o godzinie 17 5 zgrupowań wyruszyło spod cmentarza żydowskiego i szerokim łukiem zaczęło nacierać na nasyp kolejowy. Niestety atak załamał się pod ogniem karabinów maszynowych i na skutek pojawienia się czołgów pod wiaduktem kolejowym. Dowódcy zgrupowań Kruk i Rokita, osłaniający odwrót swoich oddziałów, zostali ranni, a później zagarnięci na punkcie sanitarnym przez nieprzyjaciela i rozstrzelani. Ogólne straty wyniosły co najmniej 17 poległych i kilku rannych. Oddziały po nieudanym szturmie wycofały się przez Targówek na Michałów, głównie w okolice ulic 11 Listopada i Szwedzkiej. Spore kontrowersje budzi tutaj kwestia ewentualnego podjęcia na ataku, ponowienia ataku na koszary
przy ulicy 11 listopada. Najprawdopodobniej komendant 6 obwodu nie dotarł do stanowisk obsadzonych w szkole przy ulicy Kowalskiej przez podpułkownika Henryka Bełdyckiego i tym samym ten atak nie został ponowiony. W 5 rejonie Praga Centralna, jak pamiętamy, podzielonym na 5 grup bojowych, jego komendant po otrzymaniu w godzinach rannych rozkazu wyznaczającego godzinę W przekazał go dowódcom poszczególnych grup bojowych oraz oficerom swojego sztabu i zarządził odprawę, która odbyła się około godziny 13. W jej trakcie podtrzymano decyzję o rozpoczęciu akcji. Po nastaniu godziny W dowodzący bezpośrednio działanie na przedmiot walki dworzec wschodni porucznik Henryk Małowicki RAN po zauważeniu na jego terenie pociągu pancernego, transportu czołgów i dużej liczby żołnierzy niemieckich zdecydował o wstrzymaniu natarcia. Nie wszystkie jednak pododdziały zostały bezczynne. Plutony podporucznika Antka, które miały ubezpieczać natarcie od ulicy Ząbkowskiej, usadowiły się na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Brzeskiej 11. Wobec braku działania ze strony powstańców dowódca plutonu zdecydował się ze swoim oddziałem na zajęcie stanowisk w oknach i rozpoczął ostrzeliwanie Niemców, którzy szybko zorientowali się, skąd jednak strzelali powstańcy i odpowiedzieli ogniem. Żołnierze niemieccy przesunęli ustawiony dotychczas karabin maszynowy z załamania ulicy Markowskiej na wylot w ulicę Brzeską i rozpoczęli ostrzeliwanie okien stron ulicy obsadzonej przez powstańców. Dodatkowo od ulicy Ząbkowskiej w ulicę Brzeską wjechał czołg oraz samochód pancerny. Po obrzuceniu ich butelkami z benzyną oraz granatami czołg wjechał w ulicę Kijowską, gdzie się zatrzymał. Około godziny 21:00 po stwierdzeniu wycofania się Niemców przez Niemców ze swoich placówek podporucznik Antek zdecydował o opuszczeniu dotychczas zajmowanej kamienicy i przeszedł w głąb Pragi Centralnej, gdzie przeszedł do ponownej konspiracji. Z chwilą nastania godziny W do wykonywania powierzonych im zadań wyruszyła także część pododdziałów zgrupowania dowodzonego przez podporucznika Mariana Filipowicza. Niestety powstańcy nie byli w stanie nawet zbliżyć się do dworca wschodniego ze względu na silny ogień z karabinów maszynowych. Plutony trzeciego zgrupowania, pierwszej grupy dowodzone przez podporucznika Aleksandra Nielepkiewicza, zgrupowane zostały na Grochowie. Powstańcy zgodnie z planem uderzyli na wartownię przy ulicy Gotławskiej, zajęli ją, biorąc do niewoli 3 wartowników, a także zdobyli prawdopodobnie 2 RKM oraz kilkanaście sztuk broni długiej. O zmroku, jak już wspomniałem, oddział złożony z 18 żołnierzy próbował dwukrotnie uderzyć na stanowiska dział przeciwlotniczych na łąkach przed parkiem Paderewskiego, ale bezskutecznie. Niemcy oświetlili cały teren, tak że powstańcy nie mogli się nawet do niego zbliżyć. Dowódca drugiej grupy bojowej, podporucznik Bronisław Gontarczyk-Bolek, początkowo miał ułatwione zadanie, ponieważ najważniejszy obiekt do opanowania na powierzonym mu odcinku, wspomniany już budynek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej przy ulicy Targowej, został ewakuowany przez nieprzyjaciela. Po powrocie z odprawy dowódcy 5 rejonu, podporucznik Bolek przekazał dowódcy zgrupowania podporucznikowi Turkowi polecenie zajęcia najpierw komisariatu policji granatowej przy ulicy Wileńskiej, a następnie zdobycia gmachu przy ulicy Targowej. Następnie udał się na swoją kwaterę przy ulicy Panieńskiej, gdzie odbył odprawę z dowódcami pozostałych zgrupowań i plutonów specjalnych. Zgodnie z planem, przed nastaniem godziny W pododdziały zgrupowania zajęły komisariat policji granatowej. Po wtargnięciu do gmachu powstańcy zajęli pozycje obronne zgodnie z przyjętym wcześniej planem. Po obsadzeniu gmachu powstańcy przystąpili też do prac mających na celu zablokowanie ruchu w najbliższej okolicy. Tymczasem przed gmach podjechały pojazdy niemieckie. Powstańcy na rozkaz podporucznika Turka otworzyli ogień do nieprzyjaciela. Ostrzał wspierali żołnierze plutonu starszego sierżanta Józefa Rosołka Maćka ulokowani na przeciwległym rogu ulicy Targowej. Około godziny 19 do walki włączył się nowy oddział niemiecki, który po przybyciu od strony ulicy 11 listopada, kryjąc się za uszkodzonymi samochodami, przeszedł na pozycję za budynkiem cerkwi, skąd rozpoczął prowadzenie ognia ciągłego z broni maszynowej. Zaczęła się ponownie ostra strzelanina, z tym, że od strony powstańców padały pojedyncze strzały, natomiast od strony niemieckiej seria z karabinów maszynowych. Jedna z kul trafiła w głowę plutonowego Mariana Stasiaka, który osunął się martwy na podłogę. Niemcy nie zdecydowali się na podejście pod gmach, gdyż bali się znajdujących się w rękach powstańców granatów. Ostrzał trwał kilkanaście minut bez żadnego sukcesu dla nieprzyjaciela.
Przewagę nieprzyjaciel zyskał dopiero po wprowadzeniu do walki czołgów. Obieg ostatecznie został opuszczony przez powstańców o godzinie 19.30, przy czym większa część zgrupowania dowodzonego przez podporucznika Turka wycofała się w głąb ulicy Wileńskiej. Drugie zgrupowanie podległe podporucznikowi Bolkowi, dowodzone przez porucznika Stanisława Karolewskiego Lechitę, miało za zadanie opanować gmach szkoły przy ulicy Kawęczyńskiej. Po wybuchu godziny W dowódca jednego z plutonów zgrupowania podporucznik Julian Ambroziewicz Jola wszedł do budynku przez okno, a za nim cała drużyna, która obsadziła gmach. Druga drużyna zajęła stanowiska na pierwszym i drugim piętrze domu przy ulicy Tarchomińskiej i Ząbkowskiej. W trakcie zajmowania przez powstańców stanowisk ogniowych gmach został ostrzelony przez nieprzyjaciela ogniem broni maszynowej w stronę Dworca Wschodniego. W międzyczasie ulicą Radzymińską nadjechała kolumna licząca około 15 samochodów osobowych, którą powstańcy obrzucili z okien i bram granatami oraz butelkami zapalającymi. Atak okazał się jednak mało skuteczny, tylko jeden samochód wpadł na ścianę domu przy ulicy Kawęczyńskiej. Nieprzyjaciel kontynuował natomiast ostrzał m.in. ulicy Ząbkowskiej, uniemożliwiając jakikolwiek ruch. W jego wyniku śmiertelnie ranny został jeden z powstańców. Około godziny 19 od strony ulicy Kawęczyńskiej do pozycji powstańczych zaczęły zbliżać się dwa czołgi, które zdołano zatrzymać przy użyciu butelek zapalających. Niemcy ponowili natarcie na obsadzone przez powstańców skrzyżowanie około godziny 21. Atak starano się odeprzeć, strzelając do nich seriami z broni maszynowej. Niestety z powodu braku amunicji zarządzono przerwanie działań z zaleceniem powtórnego zakonspirowania się. Mający za zadanie zdobycia posterunku przy ulicy Targowej, pluton ze zgrupowania 1662 dowodzonego przez podporucznika Pawła Jurczaka Pawelskiego, niestety ze względu na silne obsadzenie obiektu przez oddziały niemieckie nie ruszył do natarcia także, więc jego żołnierze w związku z powyższym 2 sierpnia przeszli z powrotem na teren Szmulowizny. Pozostała część zgrupowania, która mająca dotychczas stanowić rezerwę planowania dowódcy 5 rejonu, na rozkaz jego dowódcy podporucznika Lota zajął budynek centrali telefonicznej należącej do Polskiej Spółki Akcyjnej położonego przy ulicy Ząbkowskiej 15, obecnie to jest Brzeska 24. Po krótkiej walce obiekt został opanowany przez powstańców. W jej trakcie został zabity jeden nieprzyjaciel, natomiast kilku raniono. Oddział zdobył karabin, ładownicę i jeden pistolet. Powstańcy zajęli pozycję przy oknach, żeby móc obserwować sytuację na zewnątrz i odeprzeć ewentualny kontratak nieprzyjaciela. Niestety nie udało się uruchomić połączenia z centralą przy ulicy Zielnej. Pod wieczór nad ulicą Ząbkowską pojawiły się niestety czołgi nieprzyjaciela. Jeden z nich wjechał w bramę budynku centrali, po czym zablokował się. Nie umożliwiło to jednak jego załodze prowadzenia ostrzału z działek stanowisk powstańczych. Ponieważ oddział stracił łączność z dowództwem i wezwane posiłki nie były możliwe, żołnierze wycofali się przez dach. W trakcie odwrotu zobaczyli, że z otwartego włazu czołgu wychylił się jeden z czołgistów. Jeden z żołnierzy rzucił w jego kierunku granat, którego odłamki prawdopodobnie śmiertelnie go raniły. Niemcy tymczasem otoczyli budynek i szykowali się do szturmu. Niepowodzeniem zakończyło się także zdobycie przyczółków mostowych znajdujących się w prawobrzeżnej Warszawie. Poszczególne plutony zgrupowania dowodzonego przez podporucznika Młota ze względu na dużą przewagę nieprzyjaciela nie zdecydowały się na podjęcie ataku i pozostały na dotychczasowych podstawach wyjściowych. Bliżej nieznana pozostaje także działalność w chwili wybuchu powstania trzeciego zgrupowania Grupy Trzeciej, dowodzonego przez podporucznika Ratyńskiego, przewidzianego do opanowania ogniska walki określonego mianem Szeroka, nawiązującego do głównej ulicy, obecnie jest to ulica Kłopotowskiego. Problemy z mobilizacją w poszczególnych pododdziałach oraz brak uzbrojenia przyczyniły się prawdopodobnie do tego, że zgrupowanie to nie wykonało żadnego z powierzonych mu zadań. Inicjatywę w rzeźni miejskiej przejął tymczasem zastępca dowódcy 5 rejonu, kapitan Eusebiusz Jarema Karol, który z oddziałów tam znajdujących się oraz przybyłego na miejsce wraz z częścią żołnierzy kompanii dywersyjno-bojowej podporucznika Bolesława Ostrowskiego
stworzył oddział, który obsadził tenże właśnie obiekt. Około godziny 18 wiązała się walka z oddziałem nieprzyjaciela w sile około 25 żołnierzy dysponującym działkiem przeciwpancernym. Przy jego pomocy został rozbity bunkier przy bramie oraz sama brama. Po zmroku około 20 strzelanina stopniowo ucichła. W dniu 2 sierpnia o godzinie 8 kapitan Karol otrzymał od majora Ludwika rozkaz przerwania dalszej walki. Oddziały bojowe, które przystąpiły do wykonywania powierzonych im zadań, odniosły tym samym kilka sukcesów. Zajęty został przez powstańców gmach Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, szkoła przy ulicy Kawęczyńskiej, budynek Małej Pasty przy ulicy Ząbkowskiej, rzeźnia miejska oraz wartownia przy ulicy Gocławskiej. Były to jednak obiekty nieobsadzone bądź też z nieliczną załogą. Dość szybko po silniejszym kontrataku nieprzyjaciela powstańcy, nie posiadający broni przeciwpancernej ani zapasów amunicji, zostali z nich wyparci. Nie podjęta została także próba opanowania Dworca Wschodniego, kamienicy na ulicy Targowej oraz obiektów położonych w okolicy ulicy Szerokiej. Niepowodzeniem zakończyły się plany opanowania albo chociażby w myśl wytycznych pułkownika Chruściela zakorkowania mostów. Ostatecznie zakończenie działań ofensywnych na terenie 6. Obwodu nastąpiło 1 sierpnia około godziny 21. Wynik przeprowadzonych działań ofensywnych w 6. Obwodzie przedstawiał się jednoznacznie negatywnie. Głównym zadaniem postawionym przed oddziałami dowodzonymi przez pułkownika Żurowskiego było opanowanie 50 przedmiotów walki, w których planowano zdobyć broń, amunicję i techniczne środki walki, niezbędne do prowadzenia dalszego boju i zabezpieczenia zdobytego terenu. Natarcia słabo uzbrojonych powstańców na silnie umocnione i bronione obiekty zakończyły się w większości krwawymi stratami. Żołnierze 6. Obwodu zdołali jedynie zająć i obsadzić kilka opuszczonych obiektów. W nocy z 1 na 2 sierpnia w rękach powstańców była jedynie rzeźnia miejska na Pradze oraz szkoła przy ulicy Bartniczej na Brudnie. Pozostałe nieliczne zresztą przedmioty walki zajęte przez powstańców zostały przez nich opuszczone przed zapadnięciem zmroku. Niektórzy oficerowie, nie widząc możliwości wykonania zadania, zrezygnowali ze szturmu w ciągu dnia i planowali podjęcia akcji w nocy. Oddziały zajęły stanowiska obronne w prywatnych domach rozmieszczonych na terenie niemal całego obwodu. Straty własne wyniosły ponad 80 zabitych oraz około 100 rannych i zaginionych, co stanowiło około 2,5% żołnierzy zgodnie ze stanem ewidencyjnym z 25 lipca. Odpowiedzią niemieckiego okupanta na wybuch powstania w prawobrzeżnej Warszawie były represje wobec miejscowej ludności. Nie przybrały one jednak takiej formy i nasilenia jak w lewobrzeżnej Warszawie. Wiemy, że jedną z pierwszych egzekucji, jaką Niemcy przeprowadzili na terenie centralnej Pragi, była egzekucja 17 mężczyzn, którzy zostali wybrani ze schronu publicznego w podziemiach gmachu Seminarium Prawosławnego przy ulicy Zygmuntowskiej. Ci mężczyźni zostali rozstrzelani strzałem w tył głowy na środku ulicy Cyryla i Metodego. Strzeżonych zwłok ofiar nie wolno było chować przez 5 dni. Niemcy przeprowadzili również pacyfikację terenów Targówka, Brudna i Pelcowizny. W kolejnych dniach powstania Niemcy jednak już rzadko dokonywali publicznych egzekucji. Wiadomo jedynie, że 9 sierpnia żołnierze niemieccy rozstrzelali przy rampie kolejowej na terenie fabryki Adamczewskiego około 30 mężczyzn z ludności cywilnej, a ich ciała zostały spalone. W sumie w wyniku przeprowadzonych akcji pacyfikacyjnych masowych egzekucji zamordowanych zostało co najmniej 180 mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy. Spalonych zostało także kilkanaście domów i prywatnych i gmachów publicznych. Nieprzyjaciel, nie mając tymczasem dostatecznie rozpoznanych sił polskich oraz powodu zapadającej ciemności, przegrupował się, a następnie wycofał do umocnionych punktów oporu. Przeprowadzenie kolejnego uderzenia mającego na celu całkowitą likwidację powstania na terenie prawobrzeżnej Warszawy Niemcy planowali następnego dnia. W obliczu nieochronnej likwidacji ostatnich punktów oporu, w trakcie którego zginąć mogli kolejni żołnierze, koniecznością było wydanie rozkazu zaprzestania dalszej walki i ponownego przejścia oddziałów do konspiracji. Rozkaz zaprzestania dalszej walki i ponownego przejścia do konspiracji jako pierwszy już w nocy z 1 na 2 sierpnia wydał major Zygmunt Bobrowski-Ludwik swojemu zastępcy kapitanowi Karolowi dowodzącymi oddziałami obsadzającymi rzeźnię miejską. Decyzja ta prawdopodobnie była uzgodniona z podpułkownikiem Żurowskim, który nie zdecydował się na przybycie zgodnie z planem do rzeźni miejskiej i pracował z najbliższymi członkami swojego sztabu w lokalu dowódcy 5. rejonu przy ulicy Białostockiej. Zastępca dowódcy 5. rejonu, jak już wspomniałem, rozkaz ten odebrał o godzinie 8 rano. Polecił na jego podstawie zdjąć opaski, schować broń i przejść z powrotem do konspiracji.
Nie wiadomo, czy rozkaz przerwania walk 2 sierpnia został również przesłany do pozostałych dowódców odcinków taktycznych. Komendant 6. Wodu rozkaz powrotu do konspiracji skierowany do wszystkich swoich podkomendnych wydał dopiero 4 sierpnia. Rozkaz ten zasadniczo jedynie sankcjonował wydane już wcześniej decyzje przez poszczególnych komendantów odcinków taktycznych. Na pewno nie kończył natomiast, tak jak dotychczas podawano, działań bojowych. Ostatnie placówki zostały skasowane już 2 dni wcześniej. Komendant 6. Wodu wyraźnie jednak podkreślał, że walka nie została skończona, zaś każdy żołnierz musi trwać na swoim stanowisku zgodnie z rozkazami swojego dowódcy. W rozkazie tym podpułkownik Żurowski zapowiedział także możliwość przerzutu zorganizowanych oddziałów bojowych na lewy brzeg Wisły z pomocą walczącej w Warszawie. Kolejny rozkaz z wytycznymi dotyczącymi działania podpułkownik Żurowski wydał 2 dni później, 6 sierpnia. Powodzenie walki powstańczej oraz straty spowodowały tymczasem rozgoryczenie i rozczarowanie wielu żołnierzy. Zdawano sobie sprawę, że przygotowane latami wystąpienie zakończyło się porażką. Niektóre oddziały utraciły wiarę w powodzenie dalszej walki i rozeszły się. Przedłużające się wyczekiwanie na miejscach pogotowia przez żołnierzy oddziałów bojowych doprowadzało też do upadku żołnierskiego ducha. Mimo pesymistycznych nastrojów i pogarszającej się dyscypliny, dowództwo 6. Wodu dysponowało jednak nadal pokaźną siłą bojową. Z zachowanych raportów wiemy, że Komenda 5. Rejonu w pierwszych dniach sierpnia dysponowała ponad 900 żołnierzami. Do jego stanu zaliczano także grupy żołnierzy z pozostałych rejonów, m.in. 15 żołnierzy ze zgrupowania podporucznika Stanisława Gęsickiego, który kwaterował przy ulicy Kępnej. W połowie sierpnia 1944 roku siły 5. rejonu liczyły już około 1500 żołnierzy. Na stanie poszczególnych oddziałów zgodnie z meldunkami przekazanymi oficerowi broni znajdowały się m.in. 4 RKM, 9 pistoletów maszynowych, ponad 67 karabinów i 175 pistoletów. W 4. rejonie, który poniósł spore straty, zwłaszcza wśród kadry dowódczej, w połowie sierpnia znajdowało się około 300 żołnierzy. Żołnierze 3. rejonu powrócili do swoich domów, zachowując łączność z dowódcami poszczególnych oddziałów. Na Grochowie kwaterował też cały czas pluton Franciszka Kuczewskiego i część batalionu saperów z jego dowódcą, podporucznikiem Lucjanem Zaruskim. W 2. rejonie, też jak już zostało powiedziane, południowa część targówka mieszkaniowego obsadzona została przez żołnierzy ze zgrupowania porucznika Kata, które w połowie sierpnia liczyło około 115 żołnierzy. Na jego stanie, zgodnie z meldunkiem z 18 sierpnia, znajdował się następujący materiał uzbrojenia. Była to jedna armatka przeciwpancerna, 13 karabinów i 12 pistoletów. W rejonie Szmulek zakwaterowane zostało 2. zgrupowanie 2. rejonu pod komendą porucznika Juliusza Nowickiego-Dęba, liczące także ponad 100 żołnierzy. Na jego stanie znajdowało się 12 karabinów i 5 sztuk pistoletów różnego typu. Na terenie Pragi znajdowały się także 2 pozostałe zgrupowania 2. rejonu dowodzone przez podporucznika Sęka i podporucznika Józefa. Duże trudności wobec braku dokumentu powodują tworzenie struktury organizacyjnej 1. rejonu. Na Brudno wiemy, że na Brudno powrócił 6 sierpnia kapral podchorąży Leon Skórzewski, który objął dowodzenie nad zakonspirowanym plutonem 618. Po nawiązaniu łączności przez dowództwa rejonu z poszczególnymi grupami oraz żołnierzami i przedstawieniu się oddziałów na tryb pracy obowiązującej do 31 lipca, powrócono do form działalności sprzed tego okresu. Poszczególne grupy otrzymały także zadania wywiadowcze na powierzonych im odcinkach, przeważnie pokrywające się z miejscem ich zakwaterowania. Dużą wagę przykładano także do prowadzenia działalności propagandowej. W 3. rejonie z inicjatywy jego żołnierzy ogłoszony został również konkurs poetycki. Wspomnieć należy, że powstańcy starali się również przejąć część zrzutów z samolotów alianckich zmierzających na pomoc walczącej w Warszawie. W nocy z 13 na 14 sierpnia żołnierze z plutonu 617 dotarli do wroku samolotu, który runął do jeziorka Kamionkowskiego na wysokości fabryki Wedla i uratowali jednego ze strzelców pokładowych, Henryka Lloyda Lane'a. Zasobników ze sprzętem nie zdołali jednak wydobyć. 3 dni później, gdy Niemcy opuścili rejon katastrofy, do parku zakradła się grupa żołnierzy z plutonu 1680, która wydobyła amunicję i umundurowanie. Następnej nocy, 15 sierpnia, część zrzutów samolotów alianckich przejęli żołnierze z zgrupowania porucznika Kata. Po opanowaniu chaosu organizacyjnego po wybuchu walki, a następnie konieczności ponownego zakonspirowania się, pracę kontynuował większość agent sztabu 6. Wodu. Bez przerwy pracował referent łączności z podległymi mu oddziałami, zapewniający ciągłość dowodzenia.
Działalność kontynuowały także rejonowe składnice meldunkowe z niezbędną obsługą. Nie wszędzie jednak szybko udało nawiązać się przerwaną łączność. Do połowy sierpnia sztab 6 obwodu nie posiadał łączności z oddziałami na terenie 1 rejonu. Prowadzone było także rozpoznanie nieprzyjaciela. Oficer wywiadu po nawiązaniu łączności z pracownikami swojego referatu oraz oficerami i podoficerami wywiadowczymi w rejonach, mimo piętrzących się trudności, opracowywał codziennie od 10 sierpnia do 22 sierpnia. Ostatni jest to znany dokument tego typu, obszerne zbiorcze meldunki o położeniach i ruchach nieprzyjaciela na terenie prawobrzeżnej Warszawy, a także jego przedpola. Za swoją działalność otrzyma od komendanta 6 obwodu ogłoszoną w rozkazie nr 17 z 21 sierpnia pochwałę. Działalność prowadził także referent organizacyjny porucznik Lech, wyrazem z tą, czego są ułożone przez niego rozkazy awansowe i odznaczeniowe. Na Pradze przebywał też cały czas referent Biura Informacji i Propagandy, kryjący się, jak wspomniałem, pod kryptonimem Alfa, który być może współpracował przy wydawaniu wiadomości radiowych. W poszczególnych rejonach z ogromną ofiarnością działał sanitariat, którego pracę starał się koordynować naczelny lekarz rejonu, kapitan Mieczysław Ropek. Rozwinąć swojego aparatu na terenie rzeźni miejskiej w obliczu upadku powstania w tej części miasta nie zdołał kwatermistrz 6 obwodu kapitan Stanisław Ułasiewicz. Do 22 sierpnia wraz z najbliższymi współpracownikami przebywał w budynku na rogu ulic 11 listopada i Konopackiej, skąd starał się udzielać zakonspirowanym oddziałom doraźnej pomocy. Główny obowiązek żywienia żołnierzy spoczął na oficerach gospodarczych znajdujących się w sztabach rejonów oraz podoficerach gospodarczych w poszczególnych oddziałach. Ogromną rolę w aprowizacji oddziałów odegrały zapasy mięsa oraz konserw zgromadzone w rzeźni miejskiej, dzięki którym wyżywienie miały zapewnione większość oddziałów 5 rejonu, członkowie sztabu 6 obwodu, a także część żołnierzy z innych odcinków taktycznych. Rozdziałem zgromadzonych konserw zajmował się osobiście kapitan Eusebiusz Jaroma, będący pracownikiem zakładu. Na podstawie otrzymanych meldunków wydawał odpowiednią ilość żelaznych porcji, skrupulatnie odnotowanych na sporządzonych przez siebie wykazach. Wiemy, że dzięki nim, że w okresie pomiędzy 10 a 18 sierpnia wydanych zostało około 8 tysięcy takich właśnie żelaznych porcji. Działalność prowadziły także służby pomocnicze, takie jak Wojskowa Służba Ochrony Powstania i Wojskowa Służba Kobiet. Szczególną rolę odegrały mające swobodę poruszania się kobiety, które dotychczasowymi funkcjami łącznicze, kuriery i sanitariuszek pełniły także służbę wywiadowczą. Ich wysiłek również docenił podpułkownik Żurowski, udzielając im pochwały w rozkazie nr 14 z 15 sierpnia. Na uznanie w jego ocenie zasłużyli również kontynuujący z ogromnym poświęceniem służbę harcerze, którzy angażowali się m.in. w działalność propagandową. Wspomnieć należy, że komendant 6 obwodu rozważał ze swoimi członkami swojego sztabu również różne warianty wprowadzenia podległych mu oddziałów do boju. 10 sierpnia wydał polecenie komendantowi 5 rejonu przepracowania teoretycznie i przygotowania się do działania na most Kierbedzia oraz opanowania skrzyżowania ulic pomiędzy Targową i Zygmuntowską. 14 sierpnia wydał dokument zatytułowany Ogólne wytyczne do dalszego działania. W zmieniającej się sytuacji zrezygnował prawdopodobnie z dotychczasowych planów i całą myśl skupił na zachowaniu choć części oddziałów, które w przypadku ruszenia frontu uderzyć miały na wycofujące się jednostki niemieckie. Przejęte tym samym przez podpułkownika Żurowskiego założenia oznaczały de facto przejście do realizacji drugiej opcji planu operacyjnego pod kryptonimem Burza. Wystąpienie zbrojne oddziałów 6 obwodu umożliwiłyby wystąpienie Armii Krajowej na terenie prawobrzeżnej Warszawy wobec Armii Czerwonej w podwójnej roli, pełnoprawnego gospodarza kraju i współwalczącego partnera. Planując przyszłą walkę, podpułkownik Żurowski nawiązał łączność z komendantem 1 rejonu Jabłonna podpułkownikiem Romanem Kłoczkowskim. Rozmowy na temat współpracy taktycznej prowadził także z przedstawicielami Armii Ludowej. W obliczu przybierającej na sile niemieckiej akcji wysiedlania mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, podpułkownik Żurowski zdecydował w drugiej połowie sierpnia 1944 roku o wyprowadzeniu z kotła praskiego agent swojego sztabu, a następnie poszczególnych oddziałów na północ w rejon lasu Choszczówki, gdzie nastąpić miała ponowna koncentracja sił 6 obwodu. Dowódcą całości został mianowany jego zastępca, podpułkownik Bełdycki. Kwestia przejścia na nowe miejsce koncentracji nie była jednak sprawą prostą, wymagała opracowania szczegółowego planu przejścia poszczególnych grup, a także zorganizowania na ich miejscu odpowiednich kwater.
Sytuację tymczasem komplikowało zniecierpliwienie dowódców i żołnierzy, którzy nie chcieli biernie czekać na dalsze rozkazy, ani tym bardziej dać się wywieźć. Z Pragi z zamiarem wsparcia od północy walczącej Warszawy wyruszyła część dowódców ze swoim podkomendnymi z 5. rejonu. Do Puszczy Kampinoskiej zdołał przeżyć się m.in. podporucznik Henryk Małowicki, który ze swoim oddziałem włączony został jako 3. pluton do 2. kompanii 1. batalionu pułku Armii Krajowej Palmiry Młociny. Do Puszczy Kampinoskiej zdołał przedrzeć się także dowódca zgrupowania 1670, porucznik Stanisław Karolewski-Lechita, który także dołączył właśnie do pułku Armii Krajowej Palmiry Młociny. Tymczasem żołnierze wywodzący się głównie z 3. rejonu wsparli powstańców walczących na Mokotowie. Mimo ogromnych trudności i niebezpieczeństwa, część oddziałów zdołała się jednak przebić także na nowe miejsce koncentracji w lasach Oszczówki, gdzie przechodziła pod komendę podpułkownika Bełdyckiego, który dokonał ich reorganizacji, przydzielił kwatery i zapewnił aprowizację. Komendant 6. obwodu liczył, że jeżeli uda im się przetrwać w terenie, to będzie możliwe przeprowadzenie uderzenia na Pragę. Myślą przewodnią jego planu było przeprowadzenie ataku mającego na celu zajęcie byłych koszar 36. Pułku Piechoty z kierunku północnego. Natarcie miały wspomagać oddziały bojowe z Pragi Centralnej i Targówka. Niemieckie obławy i wysiedlenia, a także będące ich następstwem wyjście części oddziału z prawobrzeżnej Warszawy, bardzo mocno uderzyły w struktury organizacyjne 6. obwodu. Nie doprowadziły jednak do ich całkowitego rozbicia. Komendant 6. obwodu dysponował w połowie września 1944 roku jeszcze co najmniej 600-700 żołnierzami zorganizowanymi w oddziały bojowe w prawobrzeżnej Warszawie oraz kilkudziesięcioma na terenie Choszczówki. Najsilniejszą obsadę zachował 5. rejon, gdzie część oddziałów zdała utrzymać się również na terenie rejonów 2 i 4. W pozostałych 2 rejonach struktury organizacyjne praktycznie przestały istnieć, działały jedynie pojedyncze grupy. Na terenie prawobrzeżnej Warszawy w dalszym ciągu znajdowała się także spora część żołnierzy 6. obwodu, która utraciła kontakt z macierzystymi oddziałami i była ukryta w szpitalach, fabrykach, zakładach pracy bądź też urządzonych przez siebie kryjówkach. Ostatecznie po wyparciu Niemców z prawobrzeżnej Warszawy przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie, komendant 6. obwodu nie zdecydował się na podjęcie walki. Z całą pewnością wpływ miało na to niewystarczające siły na Pradze oraz odcięcie go od oddziałów znajdujących się w lasach Oszczówki. Ważniejsza była jednak obawa o dalsze losy żołnierzy Armii Krajowej. Rozkazał bardzo dobrze zakonspirować oddziały oraz ich dowódców i czekać na dalsze rozkazy. Sytuacja tymczasem nie rozwijała się po jego myśli. Proces ujawniania się na terenie prawobrzeżnej Warszawy rozpoczął się bez jego zgody w trakcie operacji praskiej. Sytuację dodatkowo komplikował wydany 15 września przez generała Bolesława Kieniewicza, mianowanego dzień wcześniej komendantem wojskowym miasta stołecznego Warszawy, rozkaz garnizonowy nr 1. Komendant 6. obwodu zdawał sobie sprawę, że po zajęciu Pragi przez Armię Czerwoną i rozkazie o ujawnieniu oraz oddolnych inicjatyw jego podkomendnych nie może dłużej czekać i musi spotkać się z generałem Kieniewiczem. Doszedł do wniosku, że ocalenie jego podkomendnych będzie możliwe dzięki próbie odtworzenia 36. Pułku Piechoty, którego szeregu zgrupowaliby się wszyscy jego żołnierze. Spotkanie odbyło się 18 września w siedzibie Komendy Wojskowej Miasta Stołecznego Warszawy. Jego efektem była zgoda na ujawnienie podległych podpułkownikowi Żurowskiemu oddziałów ogłoszona w specjalnej odezwie. Następnego dnia po konferencji, prawdopodobnie z jego inicjatywy, w mieszkaniu majora Bobrowskiego przy ulicy Białostockiej 20 odbyła się odprawa komendantów rejonów. W jej trakcie ustalony został zarówno tryb rejestracji żołnierzy Armii Krajowej, jak również sposób uruchomienia biura werbunkowego. Komendant 5. rejonu wydał tego dnia ostatni rozkaz swoim podkomendnym. Komisja werbunkowa przy ulicy Białostockiej podjęła pracę 19 września. W ciągu 5 dni od wydania odezwy zarejestrowanych zostało około 200 żołnierzy Armii Krajowej. Plany dowództwa 6. obwodu dotyczące odtworzenia 36. Pułku Piechoty nie były jednak prawdopodobnie przez dowództwo 1. Armii Ludowego Wojska Polskiego w ogóle brane pod uwagę. Komendant 6. obwodu po kilku spotkaniach z generałem Berlingiem doszedł do wniosku, że ujawnienie podległych mu struktur było tylko cyniczną grą mającą na celu wyciągnięcie żołnierzy Armii Krajowej z konspiracji. Zrozumiał też, że może zostać wkrótce aresztowany. Zdecydował w związku z powyższym 25 września o skierowaniu listu do generała Berlinga z odmową dalszej współpracy. Zabronił także
dalszego ujawniania jego podkomendnych dowódcy 5. rejonu, który czekać miał na dalsze rozkazy. Tego samego dnia podpułkownik Żurowski ze szefem swojego sztabu i referentem wywiadu opuścili Pragę. Podjęta przez nich próba kontynuacji walki, tym razem z okupantem przybyłym ze wschodu, a także stworzonym przez nich za pośrednictwem polskich komunistów nowym bytem państwowym, zakończyła się ich aresztowaniem i ostatecznym kresem działalności 6. obwodu. Prezentowane przeze mnie dokumenty oraz opracowanie w większości będą zawarte w książce, która miejmy nadzieję ukaże się w pierwszym kwartale następnego roku. Bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam za przedłużenie wystąpienia. Także. Bardzo dziękuję panu Radosławowi Strużykowi za wykład, za przedstawienie przebiegu walk powstańczych na Pradze, jak też sytuacji po zakończeniu walk. Zachęcam również Państwa do lektury książki, która już niebawem się ukaże. Dziękuję także Państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejne do Izby Pamięci Strzelecka 8.